Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w ostatniej, czwartej części przeglądu aktualizacji wodnej. W tym filmie zajmę się zmianami technicznymi, czyli nowościami w komendach, ustawieniach i tym podobnych. Nie jest to jednak ostatni film o 1.13, jaki pojawi się u mnie na kanale. Zapraszam Was do głosowania w ankiecie, dostępna jest ona w karcie w prawym górnym rogu ekranu, gdzie możecie zdecydować, który z filmów z tamtej listy będzie jako pierwszy przeze mnie zrealizowany. Oczywiście, jeśli chcecie wiedzieć więcej o najnowszej wersji Minecrafta, zapraszam do oglądania pozostałych filmów, które zrobiłem na jej temat. W opisie macie także spis treści dotyczący tego filmu, możecie tam przejść do dowolnej wybranej przez Was zmiany. Tymczasem, po tym troszkę dłuższym wstępie, zaczynajmy. Według mnie zdecydowanie najważniejszą nowością jest zniesienie limitu ID bloków, znane także jako deflattening, czyli wypłaszczanie. Konkretnie jest to zmienienie sposobu zapisu świata, który do tej pory nie pozwalał na istnienie większej ilości różnych bloków na jednym chunku niż 256. Po to właśnie w grze wiele bloków miało dodatkowe dane, tzw. damage, który pozwalał dodać więcej tekstur do Minecrafta. W najnowszej wersji gry jest to usunięte i każdy blok ma osobne tekstowe ID. Pozwala to na dodanie mnóstwa nowych bloków do gry, które widzieliście w materiale o nowościach w generowaniu się terenu, czyli w części pierwszej. Oprócz tego Mojang zapowiedział na następny update bardzo dużo nowych półpłytek oraz schodków. Drugim bardzo istotnym aspektem technicznym 1.13 są zmiany w komendach. Od razu na wstępie do tego działu chciałbym powiedzieć, że nie jestem specjalnym znawcą i w moim filmie pojawią się raczej ogólniki. Jeśli potrzebujecie bardziej szczegółowego przeglądu, to w opisie znajdziecie link do takowego, jest on niestety tylko po angielsku. Oprócz tego w komentarzach napisałbym nieco więcej o tym, dlaczego podjąłem takie, a nie inne decyzje odnośnie komend w tym filmie, no ale to już możecie sobie sami przeczytać, a tymczasem zabieram się do omawiania. W grze pojawił się nowy system przetwarzania komend, który działa znacznie szybciej niż ten stary. Funkcje procesowane są przy ładowaniu gry, co powoduje, że wszystkie błędy w nich będą wyświetlać się od razu, gdy wejdziemy na świat, a nie przy próbie ich użycia. Pojawił się nowy interfejs użytkownika komend. Kiedy będziemy wpisywać cokolwiek, będzie pojawiać się nam okienko z podpowiedziami. Na żółto zaznacza się opcja, która będzie podpowiadana nam przez grę i kiedy naciśniemy klawisz Tab, kiedy nie będzie tam nic wpisane albo ta opcja będzie niekompletna, to ona automatycznie się uzupełni. Jeśli już będzie ona wpisana, ale nie klikniemy spacji, gra będzie nam wyświetlać zamienniki dla argumentu, który przed chwilą uzupełniliśmy. Wtedy możemy podmieniać ten argument za pomocą klikania klawisza Tab. Oprócz tego zaznaczenie możemy przesuwać za pomocą strzałek w górę i w dół. Okienko z podpowiedziami może wyświetlać maksymalnie 10 opcji. Kiedy będzie ich więcej niż tyle, kropki na górze bądź na dole listy będą nam pokazywać, czy niżej lub wyżej od pokazanych podpowiedzi znajduje się ich więcej. Oprócz tego każdy argument jest zaznaczony innym kolorem, dzięki temu łatwiej się orientować w naszych komendach. Kiedy zaś w jakimś argumencie będzie błąd, wtedy podświetli się on na czerwono. Od teraz wiadomości o złej składni będą także pokazywać miejsce, w którym błąd w komendzie się znajduje. W samych argumentach także pojawiło się wiele zmian. Oprócz tego pojawiło się mnóstwo nowości w konkretnych komendach. Komenda /execute została zrobiona zupełnie od nowa, jednak niestety nie wiem, jak działało to wcześniej, więc nawet jak wytłumaczyłbym to, jak działa teraz, no to niestety nie byłoby to kompletne wytłumaczenie zmian. Za pomocą komendy locate możemy odnaleźć więcej struktur. Od teraz znajdziemy także zakopane skarby, podwodne ruiny, wraki statków, pustynne świątynie, iglo, dżunglowe świątynie oraz chatki wiedźm. Możemy także kliknąć na wynik komendy, by skopiować koordynaty miejsca i później przenieść się do niego bez najmniejszego problemu. Pojawił się nowy argument scoreboard players get. Służy on do znajdowania jakiejś konkretnej wartości z konkretnego scoreboarda. Komenda scoreboard team zmieniła się w komendę /team, a scoreboard players tag w komendę /tag. Komenda time otrzymała dwa nowe parametry. Możemy od teraz ustawiać czas na północ lub południe. Przy używaniu komendy /tp możemy ustawiać, na co będziemy patrzeć po przeteleportowaniu się do jakiejś lokalizacji. Jest to argument facing.
możemy ustawiać, żeby patrzeć na jakieś konkretne koordynaty lub na jakieś entity. Oprócz tego możemy teleportować się między wymiarami. Na pewno da się to zrobić za pomocą komendy execute i jak na razie nie znalazłem żadnego innego sposobu, by to zrobić. W grze pojawiło się także kilka zupełnie nowych komend, z których najbardziej zauważalną jest slash bossbar. Służy ona do ustawiania customowych bossbarów, czyli takich oto pasków życia, czy w zasadzie czegokolwiek, ustawionych na górze naszego ekranu, takich jak paski życia Widera czy Smoka Endowego. Argumenty tej komendy prezentują się następująco. Gdy wpiszemy bossbar add, będziemy mogli stworzyć nasz pasek, musimy podać dodatkową jego ID oraz nazwę, którą koniecznie musimy umieścić w cudzysłowie. Argument list wyświetla nam listę wszystkich, które stworzyliśmy. Remove natomiast będzie usuwać oczywiście konkretne ID. Za pomocą komendy bossbarset możemy ustawiać wszystkie wartości naszego bossbara. Pierwszym z nich będzie nazwa, drugim kolor, mamy 7 dostępnych kolorów w grze. Trzecim będzie styl naszego paska. W grze istnieją dwa style, notched, podłoga i 4 różne numery. Są to paski podzielone na odpowiednią ilość segmentów, 6, 10, 12 lub 20, w zależności od tego oczywiście jaki jest to numer. Drugim rodzajem jest pasek progress, czyli po prostu będzie to taki jeden duży segment. Możemy ustawić także value, czyli wartość. To oznacza, jak bardzo wypełniony jest nasz pasek. Wartość podstawowa to jest 0 i wtedy pasek nie jest wypełniony w ogóle, a maksymalną wartość możemy ustawić używając parametru max. Za pomocą kolejnego argumentu visible i później ustawianie jego prawda czy fałsz będziemy sterować, czy pasek ma być widoczny czy też nie. Players natomiast będzie sterować tym, którzy gracze mają widzieć dany konkretny pasek. Jeśli nie ma ich na liście, to wtedy nawet visible true nie będzie mogło pokazać tego paska temu konkretnemu graczowi. Jednocześnie jedna osoba może widzieć maksymalnie 5 pasków na swoim ekranie. Komenda bossbar get natomiast będzie wyświetlać konkretne wartości i tutaj mamy już tylko 4 dostępne argumenty. Możemy pokazać aktualną wartość, maksymalną, czy pasek jest widzialny i wyświetlić listę graczy, którzy mogą go widzieć. Jeśli chodzi o samą komendę bossbar, to już wszystko, natomiast by podpiąć jakąś wartość do takiego bossbara, potrzebna jest komenda execute oraz jakiś scoreboard. W opisie macie wszystkie komendy, które potrzebne są, by ustawić sobie taki oto pasek życia. Oprócz tego bardzo ważną rzeczą jest to, że samą komendę execute należy umieścić w powtarzającym bloku komend, żeby w ogóle całość działała. Wszystko to jest dość skomplikowane i by porządnie to omówić, będzie osobny tutorial. Zapraszam do głosowania w ankiecie, jeśli chcecie, by on pojawił się jako pierwszy. Komendy EntityData i BlockData zostały usunięte, zamiast nich w grze jest jedna komenda /data. Pojawiła się komenda /debug, za pomocą parametrów start lub stop będziemy mogli oczywiście startować profilowanie lub kończyć je. Takie debugowanie, kiedy będzie aktywne, będzie szukać błędów i wypisywać je do konkretnego pliku. Sama składnia wielu komend, mimo niezmienienia ich funkcjonalności, uległa także zmianie. Oprócz tego będą one miały znacznie większą wrażliwość na wielkość znaków. Jeśli chodzi o konkretne komendy, które uległy zmianie, na ekranie macie w tej chwili, jak wygląda nowa składnia wszystkich tych konkretnych komend, które się zmieniły, a są to /clear, /clone, experience, effect, fill, give, replace item, set block i stop sound. Na Minecraft Wiki, link oczywiście w opisie, macie także pełną listę starych, jak i nowych składni, no i oczywiście w filmie Sly Slime'a wytłumaczenie. Komendy /gamemode i /difficulty akceptują tylko wartości tekstowe, czyli na przykład zamiast gamemode 0 musimy wpisać teraz gamemode survival. Jeśli chodzi zaś o usunięte komendy, to z gry zniknęły toggle downfall oraz stats. Ostatnią rzeczą odnośnie nowości w komendach jest to, że możemy taką komendę teraz zakotwiczać. Możemy ustawiać, czy komenda ma się wywoływać względem naszych bądź entity oczu albo stóp. To najważniejsze jest, tak mi się wydaje, w komendzie execute, ale jak już mówiłem, nie będziemy tutaj specjalnie wchodzić w szczegóły. I przechodząc już do kolejnych tematów, w grze pojawiły się paczki danych. Takie tworzone przez nas paczki danych możemy umieszczać w folderze /datapacks w plikach konkretnego świata.
możemy ustawiać własne receptury craftingu, postępy, funkcje, tablice lutu oraz tagi, o których za chwilę. Jeśli chodzi o to, jak je tworzyć, to do tego także będzie konkretny tutorial. Byłem trochę nieprecyzyjny, bowiem jeszcze jedna nowa komenda została dodana do gry. Jest to /datapack, która steruje właśnie naszymi paczkami danych. /datapack-list będzie wyświetlać listę enabled, czyli włączonych, lub available, możliwych do włączenia. Kiedy zaś nie wpiszemy ani jednego, ani drugiego argumentu, gra wyświetli nam paczki danych z obu kategorii. Natomiast za pomocą datapack-enable lub disable będziemy włączać lub wyłączać konkretną paczkę danych. Paczki danych, podobnie jak paczki zasobów, mają swoją kolejność i te, które są jakby na jej szczycie, będą nadpisywać wszystko, co jest pod nimi. Możemy tą kolejność ustawiać właśnie za pomocą komendy datapack enable. Mamy kilka parametrów: before, after, first i last, co oznacza po kolei przed, za, na szczycie listy i na samym jej dole. Wszystkie rzeczy wymienione są oczywiście w takiej paczce. Gra także posiada swoją własną domyślną o nazwie Vanilla i możemy także ją wyłączyć, wtedy z naszej gry znikną wszystkie receptury craftingu na przykład. Przy omawianiu paczek danych wspomniałem o dwóch kolejnych nowościach. Pierwszą z nich są własne przepisy tworzenia. Możemy je tworzyć za pomocą plików JSON. Tutaj omówię je tylko pokrótce. W karcie macie tutorial Victorsa. Być może zrobię własny, ale musi być wyraźna chęć na takowy. Ten tutorial jest jak najbardziej w porządku. Jeśli chce ktoś się bardziej doinformować, to zapraszam do oglądania tego filmu. Jeśli chodzi natomiast o takie skrótowe omówienie, to w takim pliku JSON musimy wyszczególnić, jakie przedmioty są używane, czy receptura ma mieć jakiś kształt, a jeśli tak, to jaki, no i oczywiście, co jest jej wynikiem. Oprócz tego społeczność już jakiś czas temu stworzyła generatory takich przepisów, więc możecie się z takim zapoznać, link oczywiście macie w opisie. Wraz z przepisami tworzenia, przepisy przepalania również otrzymały możliwość dostosowywania. Robimy to dokładnie tak samo jak w przypadku tych przepisów tworzenia. Dodatkowo w piecyku znajdziemy książkę receptur podobną do tej, którą znajdziemy w craftingu. Drugą wymienioną przy paczkach danych nowością są tagi. Także sterujemy nimi za pomocą plików JSON. Tagów są trzy rodzaje, tak zwane tagi bloków, przedmiotów oraz funkcji. Za pomocą takiego tagu możemy oznaczać dowolne bloki, itemy czy funkcje. W grze istnieje szereg domyślnych, m.in. tag, który oznacza wszystkie deski, czy który oznacza bloki, które mogą być podnoszone przez endermeny. Możemy także ustawiać własne tagi dostosowane do naszych potrzeb. Takie tagi mogą być następnie stosowane zamiast nazw konkretnych itemów, np. w przepisach craftingu, komendach itd. W grze pojawił się nowy rodzaj relatywnych koordynatów, są to takie oto strzałki. Je robimy przytrzymując shift i klikając szóstkę. Są one zależne od rotacji gracza. Pierwszy koordynat będzie sterował poruszanie się w lewo, w prawo, drugi w górę, w dół i trzeci do przodu lub do tyłu. I przechodząc już do nowych ustawień, w grze możemy dostosować rozdzielczość pełnoekranową. Od teraz także skalowanie interfejsu użytkownika ma opcję 1, 2, 3, 4, a nie malutkie, małe, średnie i duże, jak było to do tej pory. No i oczywiście jest także opcja auto. Zostało to zrobione, by móc wspierać rozdzielczość 4K. Możemy także włączyć lub wyłączyć autopodpowiedzi komend. Kolejnym nowym ustawieniem jest mieszanie biomów. Jest to opcja graficzna, która odpowiada za ilość bloków, na jakiej kolory biomów będą się mieszać. Możemy to ustawiać od 0 do 15. Jeśli ustawione jest 0, to będzie taka twarda krawędź zaznaczająca, gdzie dany biom się kończy, a inny zaczyna. No a jeśli będzie to na 15, to przejście będzie takie oto bardzo płynne. W pliku options.txt pojawiła się także jeszcze jedna opcja, niedostępna bezpośrednio z gry: Mouse Wheel Sensitivity. Odpowiada ona za szybkość scrollowania na pasku szybkiego używania i w menu kreatywnego trybu gry. Jeśli chodzi o pomniejsze zmiany, Minecraft działa od teraz na nowej bibliotece Lightweight Java Game Library 3. Umożliwia to oczywiście lepsze działanie gry. Oprócz tego mapy tworzone są teraz według nowego generatora. Podobno działa on szybciej, ale na razie na pre-release'ach mam spore lagi przy ładowaniu chunków. Jeśli chodzi o to, jak wygląda nasz teren, no to tutaj nic się nie zmieniło oprócz oceanów, a w przyszłości ma on wspierać pliki JSON, czyli będziemy mogli dodawać do gry na przykład własne struktury.
Na razie jednak przez ten nowy generator terenu nie da się otwierać dostosowanych światów. Jeśli natomiast chodzi o nasze mapy w Minecrafcie, to możemy robić ich kopie zapasowe. Mamy taki oto specjalny przycisk do tego, no i oczywiście te kopie będą zapisywać się w folderze backups. Kombinacja klawiszy F3 i C kopiuje naszą lokalizację i tworzy automatycznie komendę, którą później możemy w czat wkleić i przenieść się do tej skopiowanej lokalizacji. I to już wszystko, jeśli chodzi o przegląd aktualizacji 1.13. Jest to zdecydowanie największy przegląd, jaki kiedykolwiek robiłem. I myślę, że też mój najlepszy, więc jeśli Ci się spodobał, chociaż w połowie tak jak mi, to zostaw łapkę w górę, daj mi znać, że doceniasz moją pracę. Jeśli oczywiście nie jesteś jeszcze moim widzem, zachęcam do subskrypcji i zostawienia dzwoneczka, żeby być na bieżąco. Na razie dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnych filmach, czy to o 1.13, czy to jakichś innych. Cześć!